Jest rok 1220. Na terenie Francji panują niepokoje, krwawe walki pomiędzy zajmującymi miasta Katarami, a stawiającymi im opór rycerzami zakonu krzyżackiego trwają w najlepsze. Błoto, niekończące się dni, braki w prowiancie. Ale czy aby na pewno Katarzy są tu jedynym niebezpieczeństwem? Czy boży rycerze tak zajęci walką z heretykami nie dostrzegają prawdziwego zagrożenia, które sprawia, że pustoszeją pobliskie wsie? I czy nikt nie widział rozbijającego się nieopodal dziwnego pojazdu? Od pierwszych stron komiksu Jezioro Ognia podążamy za młodym, świeżo pasowanym rycerzem zakonu. Wraz ze swoim gierkiem zmierza on pod oblężone mury Castle Nandary. Bo cóż może przynieść większą chwałę młodemu szlachcicowi niż walka z heretykami na polu bitwy? Jego entuzjazm nie jest podzielany przez miejscowego dowódcę, który zdaje sobie sprawę, że młodzieńczy zapał nie dogoni doświadczenia zdobytego w długoletniej walce. Na poczekaniu zatem wymyślona zostaje misja, która pod pretekstem patrolu do pobliskiej miejscowości miała aby odsunąć od centrum zdarzeń większość niepożądanych w obozie osób, w tym i młodego wojownika z jego świtą. Jak dotąd fabuła nie zdradza się niczym nadzwyczajnym, od kolejna historia o rycerzach. Jednak wraz z rozwojem zdarzeń dowiadujemy się, że okolice opanowały bestie, demony. No właśnie, tragicznym zbiegiem okoliczności naszym oddelegowanym bohaterom przyjdzie stawić czoła obcym przybyłym prosto z kosmosu. Fabuła komiksu to połączenie średniowiecznej relacji z filmem Alien oraz amatorskiej produkcji Predator Dark Ages. Historii o najazdach kosmitów oraz walki z nimi było już wiele i ciężko czytelnikowi doszukiwać się w tym czegoś nowego. Fabuła jest więc dosyć liniowa i przewidywalna, a charaktery bohaterów, mimo ich zróżnicowania, są dosyć schematyczne. Dużym atutem tej pozycji jest natomiast sposób, w jaki nasi bohaterowie radzą sobie z przeciwnościami. Nie stykamy się z superbohaterami, którzy od razu wiedzą, co robić, żeby pokonać swojego wroga. Początkowo widzimy ich bezsilnych, podsycanych wiarą, że nękają ich demony zesłane przez czeluści piekielne. Odnoszę wręcz wrażenie, że bohaterowie do samego końca nie mają pojęcia, z kim naprawdę walczą. Robią jednak to, co umieją najlepiej. Chronią mieczem swojej wiary. Nie jest to też historia, która oszczędzi wielu, lecz w swoim wydźwięku jest dosyć mroczna i niepokojąca. Kreska zastosowana w komiksie też nie jest elementem, który postawi go ponad innymi tytułami. Jest ona poprawna i schludna, ale często nazbyt uproszczona, a mimika postaci nie zawsze zostaje przez tę schematyczność dobrze odwzorowana. Tytuł może natomiast pochwalić się bardzo ładną klimatyczną okładką, a jego zwieńczeniem jest seria dodatków ze szkicami powstałymi podczas procesu twórczego. Jezioro Ognia to niedługa zamknięta historia z dreszczykiem. Stanowić może lekką i szybką lekturę na wolny wieczór. Najwięcej przyjemności z obcowania z nią przyniesie z pewnością fanom powieści science fiction o inwazji obcych, z historiami Ridleya Scotta w szczególności. Jezioro być może ogniste, lecz do rozpalenia czytelników trochę jeszcze zabrakło. I to by było na tyle. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału. Podzielcie się swoją opinią o materiale w komentarzach. By nie przegapić nowości z poważnej strony, polecam kliknąć dzwona. Możecie też odwiedzić portal poważnastrona.com oraz profil poważnej strony na Facebooku. A ja żegnam się już z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa.